Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Że numerologia to są takie techniki, metody, które pomagają nam właśnie dowiedzieć się z jednej strony o naszej osobowości, bo to jest jakby taka część, powiedzmy, stała, która się nie zmienia przez nasze życie, że mamy pewien potencjał, mamy pewne talenty, mamy też pewne wyzwania, ktoś powie wady też, coś, co jest naszą taką ciemniejszą stroną i po prostu tą jaśniejszą. No i z tym potencjałem my kroczymy przez życie, przez różne jego etapy. I to jest jedna część, a druga część jest taka, która mówi o liczbach, które w danym momencie nam sprzyjają. One też się będą zmieniać. Jedne zmieniają się co 9 lat, inne co 30, inne co roku, a inne co miesiąc, tak jak na przykład energia miesiąca. Także tutaj jest dużo zależnych, które łącząc ze sobą możemy opowiedzieć trochę o tej osobie, opowiedzieć co ona w danym momencie przeżywa i jak te cechy charakteru, które ma, będą się odzwierciedlać właśnie w tych różnych liczbach. Jest też część, która mówi o takich wyzwaniach, czyli z takimi lekcjami trochę, z którymi przychodzimy, które, no tutaj może pozwolę sobie to użyć, dusza wybrała sobie na to życie. I te lekcje mają się zdarzyć, my mamy się w tym wyspecjalizować i wydaje mi się, że też takie spojrzenie właśnie na te wyzwania w kontekście, że nie są to jakieś kary boskie, które dostaliśmy, tylko to są najfantastyczniejsze okazje do naszego wzrostu. To są te sytuacje, które na początku pewnie trudne, być może jakieś niewygodne, powodują, że my de facto mamy satysfakcję właśnie w życiu, że my czujemy, że to jest to, że to życie dla nas ma sens. Więc ja bym tą numerologię podzieliła właśnie na takie trzy aspekty. Oczywiście też potem jest numerologia biznesowa, związku, no ale to już jest takie głębsze wchodzenie w te analizy. Jakby core będzie zawsze taki sam, ale w różnych miejscach może oznaczać trochę inne rzeczy. Po pierwsze, jeżeli jesteśmy czwórką numerologiczną, czyli nasze wszystkie cyfry z daty urodzenia, jakie zsumujemy, dają nam liczbę dwucyfrową, którą jak zsumujemy, to wychodzi nam czwórka, no to jest jakaś informacja już o nas. Ale ta liczba dwucyfrowa, która nam wychodzi jako suma, to jest podliczba, czyli może być czwórka z 22, z 40, z 31 i ta liczba już będzie nadawała pewne cechy tej czwórce, tak? Czyli jako czwórka będziemy tam dobrze zorganizowani, ważne dla nas będzie bezpieczeństwo, ale jak jesteśmy z 22, to możemy być bardziej wrażliwi, a jak z 31, bardziej kreatywni, a jak z 40, no to systemy to na przykład będą nasze, będziemy się świetnie w tym sprawdzać, bo będziemy taką mocną czwórką, tak? Także to już jest pierwsza różnica. Kiedy czwórka, nie wiem, pojawi się na przykład w energii, jesteśmy urodzeni w kwietniu, to może się okazać, że rola właśnie naszej mamy to jest taka czwórka wobec nas. No i tu też pojawia się ten aspekt tak ziemi, bo to jest taka mama dobrze zorganizowana, która dba o nasze takie przyziemne potrzeby, bezpieczeństwo, funkcjonowanie. Trochę może być bardziej zamknięta emocjonalnie. Więc tutaj jak widzisz, no w różnych miejscach ta czwórka może się pojawiać i ona generalnie z takiej podstawy oznacza to samo, ale trochę o innych jej aspektach możemy mówić, omawiając ją w różnych miejscach. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.